Jubileuszowa 15. edycja festiwalu Simcha to bogactwo kultury żydowskiej w postaci warsztatów, wykładów i spotkań. Tradycyjnie na dziedzińcu synagogi odbędzie się jutro jarmark żydowski, a przez cały tydzień wieczory wypełnione będą koncertami. Pierwszy z nich już dziś. Wystąpi wrocławski chór synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka razem z wybitną kantorką berlińskich synagog Abital Gerstetter. W przyszły piątek będzie można zobaczyć, jak wygląda żydowskie nabożeństwo i spróbować koszernych specjałów podczas kolacji szabatowej. Festiwal Simcha to doskonały sposób na popularyzację dzielnicy czterech świątyń. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie stykają się różne wyznania i różne kultury. Bogactwo historyczne i wyjątkowość tego miejsca przyciągają turystów jak magnes. Dlatego coraz więcej inwestuje się w tę część miasta i remontowanych jest coraz więcej budynków. Na przykład ten przy Błotkowica 13. Po wojnie pozostała z niego tylko fasada z balkonami. Po rewitalizacji zamieni się w obiekt apartamentowo-usługowy. Nową fasadę ma kościół świętego Antoniego. Powstał tam też punkt informacji turystycznej związanej z tą dzielnicą. Został wyremontowany kilka lat temu cały ten pasaż wzdłuż fosy. To jest nowe oświetlenie, nowe te kute barierki odgradzające przejście od trawnika. Z dbałością restaurowany jest każdy detal, na przykład przejście do synagogi. Jeszcze niedawno w tym miejscu zwisała zardzewiała brama. Teraz wejście zostało odnowione, podobnie jak ta zabytkowa latarnia. Dzielnica cały czas się zmienia, łączy rozrywkę ze sztuką. Na przykład mamy czekoladziarnię po sąsiedzku, czy no niemalże w symbiozie z taką, jakby to powiedzieć, punktem krawiectwa artystycznego. Tam powstają takie wyjątkowe kolekcje. Przy rewitalizacji obszaru dzielnicy Czterech Świątyń procentuje ścisła współpraca prywatnych inwestorów miasta i miejscowych wspólnot. Dzięki temu to niezwykłe miejsce tętni życiem. Wrocław, Joanna Pietkiewicz.